Jesteśmy tutaj przede wszystkim dlatego, że już na granicy dochodzi do pierwszych przypadków śmiertelnych. Polityki polskiego rządu i Straży Granicznej, która po prostu wykonuje nielegalne pushbacki na granicy, za granicę z Białorusią i dochodzi po prostu do przepychanek między rządem polskim a białoruskim, na którym po prostu cierpią najsłabsi, czyli w tym wypadku osoby, które szukają schronienia, które musiały uciekać ze swoich domów, ze swoich krajów i zostały tak naprawdę wciągnięte w tą grę. No i te osoby po prostu z racji warunków atmosferycznych i ciężkich warunków, przez to, że po prostu są zmuszone do ciągłego po prostu błąkania się po lasach wzdłuż granicy, po prostu zaczynają umierać. Uważam, że to jest bardzo duży skandal, to co się dzieje na granicy, że pozwalamy na to, żeby 5 osób, już wiemy, że na ten moment zmarło, ludzie tam są wyziębieni, to jest zbrodnia przeciwko ludzkości to, co my robimy i to jest po prostu skandal i hańba i... No, mam nadzieję, że historia nas rozliczy, tylko że szkoda, że kosztem życia i zdrowia tych osób.